No dobra, hej, cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie, tu są na Cebira. Dzisiaj sobie zagramy Horizon Zero Dawn. Więc kontynuujemy sobie misję, tylko lecimy na misję tym razem główną. Na 12 poziom. I zobaczymy, co i nas tu czeka. Plemię cię potrzebuje. Okej. Ciekawość jest dla marzeń. Nie dla boju. W sumie. Mam nadzieję, że coś kupisz. Przydałyby się okruchy. Coś ci się podoba? Na pewno tak. Na pewno bym mógł posprzedawać, ale czekaj, może najpierw. To ja idę. Dzięki. To może najpierw faktycznie dzisiaj sobie tylko tą misję odpalimy i zobaczymy co i jak. A później zobaczymy. Masz znak poszukującej. Mhm. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do Południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Aha. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże Fort Kardża. Ponoć Kardża zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Tam. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granicę? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Wiem. Mówi, że jej chcę. Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Tak. Dobrze strzelam. Oby bardzo dobrze, Aloy. Więc Fort Kardża znajduje się na zachodzie, a dopiero za nim południe? Nazywają to miejsce Wieżą Dnia. Okej. Daleko zapomnianej wioski. Zapomnianej wioski? Kiedyś miała nazwę, ale nieważne. Urodziłam się tam. Co się z nią stało? Wojna. Kardża zniszczyli ją podczas krwawych łowów. Miałam wtedy 15 lat, uciekłam. Innym się nie udało. Nora wycofali się aż tutaj, do korony. Zostawiliśmy dolinę za sobą. Nawet teraz, kiedy wojna już za nami, pozostawiamy dolinę w spokoju. Jako bufor między Królestwem Słońca a naszą świętą ziemią. Jak daleko sięga skażenie? Widziałam je u maszyn na skraju doliny. Pojedyncze przypadki zdarzają się też ponoć na południu. Kuźwa skażenia. Jak jest, wpływa nie tylko na maszyny. Wypala ciało i wycieńcza rannych. O kurde. Czy skażone maszyny mają słabe strony? Zdaje się, że ogień działa na nie silniej niż na zwykłe. O. Małe pocieszenie. Ogień, dobra. Tylko bogini może uwolnić od tej klątwy. Okej. Okay. Chyba, że odkryjemy, co się za tym kryje i no właśnie. Matrony przemówiły, Aloy. Możemy tylko walczyć i modlić się do bogini. Korona Matki strzeże krańca świętej ziemi, tak? Wielu tu macie przybyszów? Tak. Oczywiście nie w samej wiosce, ale w dolinie poniżej. Od końca wojny obcym wolno wchodzić do doliny i Nora mogą z nimi handlować, jeśli zechcą. To takie pośrednie miejsce, nie należy ani do obcych, ani do nas. Jeśli cię to ciekawi, odwiedź obóz łowców. To tylko garstka obskurnych namiotów, ale dla obcych stanowi dogodny przystanek. Idealne miejsce, by wypytać o południk. To ty odpowiadasz za obronę? Korona Matki broni się sama. W czasie wojny przetrwała 15 szturmów i odparła 3 inwazje. Przeżyjemy to. Próba dorównania świetlanej przeszłości wielu posłała na śmierć. Pewnie tego nie wiesz, ale ja też wygrałam swoją próbę. Tak jak ty, zaczęłam z opóźnieniem i musiałam znaleźć skrót. Ledwo się udało. Podczas biegu złamałam kostkę. O kurde. To nie jest żadna próba, Marea, to życie. Nie rozumiesz mnie. Służba w Koronie Matki? Sama o to poprosiłam. To była moja nagroda. Próby dorównania świetlanej przeszłości Nora nie zabiły mnie. Ale jeśli tak musi być, to niech będzie. Powinnam iść. Dobrze. Uważaj na siebie, Aloy. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. To moja wina. Oby. Trzeba było stamtąd wiać. Z jakiego klętego plemienia by nie pochodzili? Kurde, nie mogę tu przetworzyć. Słabo. Czekaj, co ja tu potrzebuję? Taki ten. Taki zgaźnik i taki ten, tak? Tylko jeszcze raz, jak to wygląda? Ale jestem mądrzejsza. Coś takiego i taka butla. Mam nadzieję. Co jeszcze się. Czyli to mogę wypieprzyć.
Czekaj, a mogę? To posprzedajmy na razie, to skóry zostawmy. To miałem zostawić i to zostawić. Klucze raczej niezbędne. Dobra, sprzedaj. Kup. Jak to wygląda? Kurde, wygląda to na wytrzymałą linkę mocno. To jest to, takie coś, tam coś wiemy. Elektryczność. Dobra, to też już wiemy jak to działa, a to, to jest ta bomba. Podpalające, tak, a to. No, takie wybuchające to jest. Kurde. Nie, może faktycznie wezmę sobie tą linkę, to wykupię. O kuziwa. Co my z tej pułapki w sumie? Dobra. To ja idę. Dzięki. Ty, albo... Co jeszcze się... Ty, bo mogę jeszcze? Mogę sobie ubrania przeskupić. Działanie. No, dobra, to jeszcze nie. To ja... Dzięki. Wspomnę nakazy Matron. Dobra. Gdzie są te misje? O kuźwo. Tu i tu, tak? Teraz. No dobra. Należę do szczęściarzy. Dobra, tu sobie chodzi nasza maszynka. Dobra. Zobaczymy co jak tu na nas czeka. Dobra, tu jest niedaleko już to. Znaczy skażona maszyna, tak? Skażone. Skażone, powiadacie. To nie było ostrze. Takie skażone, to mówili, że ogień jest lepszy. Skażenie praktycznie z nich emanuje. Dobra. Czas na czyszczenie. Wycięte sceny. Która to mamy minutę? 10. Okej. Dobra. Ogień płonie silniej niż zwykle. Płomienie! Pochłaniają je! To było moje? Kurwa, mojego zabiłem. Mamy walić to. Ta trucizna zdaje się przeżerać metal. Może dlatego maszyny szaleją. Może uda mi się tego kiedyś użyć. Fajnie by było. Dobra, tamte uciekły, więc dobra. To trzeba lecieć teraz co innego stronę. O! Tu jest kolejna, ale tu jest... Tu nie przejdę, bo tu jest zamknięta strefa, tak? Dobra.
Jest tu coś, jakiś biegun, cokolwiek, bo niechcący go zabiłem, bo myślałem, że to było nie ta maszyna. To może być pomocne. Dobra. Czy ja na czujkach mogę sobie jeździć? Chyba niezbyt. W sumie kto wie. Ty, ale na żywaczu chyba już mogę, bo mam tą dominację przecież. Czujka mi tu już idzie, bo już coś... Czekaj, ja bym sobie zaznaczył sobie ścieżkę twoją. Ma ścieżkę? Nie ma ścieżki. No, spróbujmy. Żuwacze, dam radę je zdominować, jeśli tylko ich nie wystraszę. No proszę, no właśnie o to mi chodzi. Spróbować nową maszynę zdominować. Ona się napieprza później z nimi, dobra. To jest mój? Nie, to nie jest mój. Dobra, walić go tam. Albo jednak nie, bo bym chciał sobie pojeździć na nim. Dobra. To trzeba sobie przyjąć tamtego pana. Żeby mnie nie widział ten frajer, bo... A to jest nasza maszyna. Aha, ja nie mogę tam wchodzić na to, dobra. Czaję, czaję. Czyli nie na wszystkie maszyny mogę wchodzić i sobie jeździć na nich. Czaję. Czaję, czaję. No dobra. Dobra. Jest tu coś, jakaś maszyna? Wojownik Nora. Kurwa, czujki, oczywiście. To zwróciło ich uwagę. A nie na długo. Dobra. Czujka, oczywiście. Do widzenia. Tak, kto mi tu idzie? Zajmijcie się swoimi sprawami. No właśnie. Zauważy mnie tu, jak sobie zrobię tak? Oczywiście, że tak. A ty co masz za punkt?
Dobra, zbiornik masz tam słabszy. Róg. Dobra. Dziękuję. Dobra. Czekaj, ale mogę to w ogóle zdominować tamte? Tamte chyba nie ma... Nie mogłem. Tylko spokojnie. I krytyczny małpo. Dobra. Dobra, niech se spieprzają. Bo my sobie badamy, bo tu mamy ludzi, nie? To jest zły czy niezły? W sumie jest na niebiesko. A na niebiesko pokazuje co innego przecież. No, leci sobie tu, sprawdźmy go chyba przy okazji. Czysto. Mogę go dominować? Ni chuja. Zawsze się tam śpi. Spać mi. Już. Kurwa. Dobra. Czyli tik za bardzo nie mogę sobie zrobić nic. Dobra. A tu są ci źli bandyci, dobra. A niech się napieprzają, niech se giną. Od wspaniałych czujek. Czujek, pujek. Co, zginęli wszyscy tu? Ci ludzie? Tak, zajebiście. Nie żałuję takich bandytów. Dobra. A ty kim jesteś, złomiarz? A ja złomiarza przypadkiem nie mogę sobie oswoić? Chyba mogłem. Niebo się rozjaśnia. Dobra, on mi tu przyjdzie, ale po jakimś czasie dopiero. To czekaj, zrobimy go tak. Kuźwa, ale drugi też już. To ty tamten, a ty mi tu. Dobra. Bo złomiarza chyba mogę sobie oswoić. Na leko. No. Kurwa, już mnie widzi. Krytyka chcesz? Tobie na szczęście się nie kapnął. Spróbujemy go dominować. Nie, nie mogę go dominować. Ci się wydaje.
Nie mogę, dobra. A mogę na nim jeździć? Nie. Może się z nim tylko ponapieprzać. No dobra. Dobrze wiedzieć. Ach, maszyny mnie zobaczyły. Kaja cię zobaczyły, tylko czujka cię zobaczyła. Leżeć. Jak do psa leżeć. No. Ile mamy? 22 minuty, spoko. Oczyszczenie? Tu jest, dobra. No, dawaj, Eloy. Damy radę, spoko. Zapomniana wioska, o której mówiła Maria. No. W ruinie. Mhm. Tak by to było, nie? Skażona maszyna, oczywiście. Pewnie ich się zdominować nie pójdzie. Obstawiam bym. Czekaj, na ogień są lepsze, tak? Mega dane było. To nadchodzą skażone czujki. Zobaczmy, jak to działa. Aha, tak to działa. Brak amunicji? Nie. Uspokój się, kuźwa, nie. Kaja, ta czujka. Cię kurwa, zaraz. Kurwa, zaraz, uspokoję. Zrobiłam, co się dało, żeby oczyścić dolinę ze skażenia. Czas sprawdzić, czy Fort Karja przepuści mnie przez góry. Mawikacja jest pełna, tak? Fajnie by było, jakby cię tam wpuścili. Po tym, co my zrobiliśmy teraz, oczyściliśmy trochę ten teren. O, 15 poziom się wbił, zajebiście. Ja tam nie marudzę. Tam to nie mogę, tak? Wytwarzanie. Mogę coś tam więcej dźwigać? Zwiększ pojemność na to, na amunicję. Spoko. Zawsze coś. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, powiadasz. A czekaj, a można na przykład ty coś lepszego wziąć? Ogień na więcej, są. Zwój. Ja bym sobie chyba dam jednak na ogień. Poręczność. Daj mi ogień. I na ubrania bym dał sobie odporność na ogień, albo coś na porażenia, bo jak wybuchają maszyny,
To mam potem przez rany trochę. Głupie kichanie mi wzięło. O! Dobra. I głupi pies. Tam ścieko. Dobra. Króliczek. O kurwa, nie trafiłem. No. No i git. Dobre, mięso. Mięso armatnie. Dobra, dobra. Idź do fortu. Tak, tak, tak. A mamy coś tu, żeby sobie powiedzieć na nim? Cokolwiek. Nie, tam jest list tylko. Dobra. No ja pitole, no zamknie się to dzisiaj tam. Dobra. Trochę pozbieram. Co ja w ogóle potrzebuję, żeby wytworzyć sobie inne... Kości królika. Okej. Okay. Tu jest królik. Kości? Nie, mięso. Kurna. No dobra. Co mnie zabrało? Dobra, dobra. Co nas tu czeka, bo nie wiem. Nie będziemy mieli tu przesrane, bo tu jakiś mocny się obóz wydaje. Odgłosy walki? Coś zaatakowało Fort Karcza? No, skażone maszyny. Skazicie. O, faktycznie. Ja ci kurwa zaraz dam. Uciekaj, dziewczyno, te maszyny są groźne. Chyba ty. Chyba ty. Dobra. Siema. Jak amunicji, zajebiście. Każesz ty kurwa jest. No, skaczesz jak pojebany. Czekaj. Proszę cię bardzo. Słońce świeci dzisiaj dla nas! To nie słońce ryzykowało tu życiem. No właśnie, tylko ja. Żyjesz? W sumie weźmy sobie to. Jeszcze! Podejdź! No. To co? Otworzycie mi teraz bramy? No właśnie. Słyszeliście? Otwierać bramy!
i wyślijcie wieść do kapitana Balana! Dokąd to, dziewczyno? Na zachód! Do południka! Otworzyć bramę! No, czyli przez to dopiero nam otworzą i tu. Tu jest drugi kocioł, tam jest ten. Okej. Czekaj, pozbieram sobie tu wszystko, żeby po to nie było? No, nie więcej chyba ta. Dobra. Szlak połamanych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie. Na balkonie po lewej wychodzącym na dolinę. Dobra, dzięki. To my powinniśmy ci dziękować za załatwienie tych maszyn. Krocz w świetle. Dziękuję. Gdzie chociaż jeden taki miły. Dobra. Chyba sobie tu zakończymy sobie odcinek. Więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, się z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, cześć! Cieplej już raczej nie będzie. No nie, na polu też jest zimno. Cześć, cześć!